Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w miejscowości Rogów, w gospodarstwie pana Wiesława Gryna i razem z firmą Kisiel będziemy próbować pobić rekord wydajności kombajnem Case Axial Flow 8250. Także przy okazji zobaczymy nowości firmy Case. Mam nadzieję, że będzie to mega ciekawy odcinek. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. For so long I was living my life, was so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the night, so far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. It never broke me down to my knees, where it wanted me to be. Turn on the love for myself, go on down, see me for me. Słuchajcie, udało się.
uzyskaliśmy nasze 101, 107 ton na godzinę. Także sukces z pełną parą, można powiedzieć, że jest zatwierdzony. Tak jak widzicie, już jest bardzo późno, ale chciałem jeszcze Wam pokazać nowego Optuma w kabinie, dlatego że jest to przedpremiera na Hanowerze, dopiero będzie oficjalna prezentacja tego ciągnika. Także mamy nowy wystrój, nową kabinę, wysokiej jakości materiały, skóry, tak żeby był pełny, stuprocentowy komfort operatora. Bardzo ważnym takim elementem jest cały system sterowania i zarządzania naszą pracą, dlatego że nie jest to tylko system, który działa w ciągniku, ale możemy go przenieść do naszego biura i możemy dokonać wiele analiz praktycznych, które pozwolą nam zaoszczędzić paliwo, wykonać bardziej efektywnie swoją pracę, zaplanować jakieś czynności. Bardzo fajnie to działa z urządzeniami, które są wyposażone w GPS, są elektrycznie sterowane, tak jak siewniki Waderstadt, na przykład do kukurydzy, czy urządzenia firmy Puttinger. I dzięki temu możecie uzyskać jeszcze więcej, jeszcze większą wydajność z Waszych hektarów, czyli jeszcze lepiej wydać Wasze pieniądze. Także zapraszam Was, przyjedźcie do nas i zobaczcie nowego Optuma już na własną rękę, dotykając go i sprawdzając. To know if I can bleed.